Siemano, siemano, arriba Mexicano TV, wita was i otwiera ci drzwi. Słuchajcie, muszę poruszyć ten temat, bo mnie strasznie cholernie ostatnio drażni, bo miałem okazję ostatnio spawać i teraz chciałbym pogadać o spawaniu. Są trzy rodzaje spawania. Jedno spawanie to jest wtedy tak zwane dwa paluszki, Twix. Wtedy, ja demonstrować może nie będę, ale ludzie, którzy umieją spawać, wierzcie mi, wiedzą o co chodzi. I tak właśnie często spawa się na Podlasiu. Jest to dosyć modne spawanie, dosyć szybkie, tylko trzeba głęboko, głęboko włożyć, żeby wyspawać się, głęboko włożyć w otwór gębowy dwa właśnie paluszki Twixy. Oczywiście nie mieszajmy tego z paluszkami, które są kupne w sklepie. Te trzeba zjadać. Następną metodą jest to jest metoda pyrowska, tak bym to nazwał. Jest to metoda dosyć skuteczna do spawania, bo z taką że spotkać się mógł, ponieważ poznałem chłopaków nad morzem. Oczywiście dlaczego pyry? No, musicie się domyśleć, tak jak my śledziki. Ale Mexicano jest jeden. Jest to metoda bardzo dobra od spawania, chociaż może niekoniecznie zbyt czysta. Polega to na tym, że dana osoba, żeby odpowiednio dobrze zaspawać wszystko, łapie się, tutaj zademonstruję za brzuch, bardzo mocno ściska się, klęka na kolana, no i dopóki się nie ściśnie żołądka tak, żeby zacząć odpowiednio spawać, to ściska, póki to wszystko, ten cały odpowiedni spaw nie wyjdzie na zewnątrz, tylko minusem tego spawania odpowiedniego jest to, że często traci się równowagę z kolan i często pada się na bok, gdzie osoba, która spawa właśnie, żeby wykonać dobry spaw, no niestety brudzi się w danym spawie. Nie jestem tutaj specjalistą od tego. Trzecia metoda spawania jest to po prostu pochylenie się przed spawem, no i czekanie na reakcję. Jest to najtrudniejsze spawanie i wymaga precyzji i naprawdę dużych umiejętności, żeby zrobić to bez użycia rąk. Także to są takie trzy rodzaje spawania, które każdy prawdziwy spawacz powinien umieć i mieć to opanowane, jeżeli chce być dobrym spawaczem. Dlatego też tutaj posłużę się, no nie spawarką. Posłużę się tutaj pewną kartką i słuchaj Patryk, słyszałem, że jesteś bardzo dobrym spawaczem, także Patryk, dzień twoich urodzin życzę ci wszystkiego najlepszego od Mexicano bezpośrednio od Mexicano wszystkiego najlepszego, Patryk, zdrowia, szczęścia, dobrego spawania, oby nie takiego, o którym ja teraz mówiłem, oby nie takiego. Masz te urodzinowe życzenia ode mnie, również od swojego kumpla Maćka, także pozdrawiam cię serdecznie. Nie zaspawaj się tylko przy stole, jak będziesz świętował. Lepiej spawaj już u siebie w zakładzie. Także jeszcze raz pozdrawiam was obydwóch. Prosił o to Maciek. Masz to więc, Patryk. Jesteś spawaczem. Ja też bywałem, nawet całkiem niedawno. Jak jeszcze spożywałem, to i spawałem. Natomiast teraz nie spożywam, więc nie spawam. No, natomiast twój zawód zacny. Jesteś spawaczem. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Życzy ci Mexicano, który jest jeden. Pozdrawiam cię serdecznie. Siemanko.